Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jesteśmy w oktawie rocznicy Powstania Warszawskiego, wojna u granic na Ukrainie i fatalne stosunki polskiego rządu z Niemcami i Brukselą jednocześnie. Nie ma lepszej osoby na całym świecie, z którą mógłbym o tym porozmawiać, niż znany Państwu wszystkim profesor Norman Davies. Witam serdecznie, Normanie. Dzień dobry, Radku. Dzień dobry wszystkim. Co tam u Was w pobrexitowym Oksfordzie? Tak jest. Jestem w domu w Oksfordzie. Jak powiadam, Normana Daviesa w Polsce nie trzeba przedstawiać, ale jednak no, już w 72 roku książka Biały Orzeł, Czerwona Gwiazda, później God's Playground, czyli Boże Igrzysko, potem Żydzi we wschodniej Polsce, potem historia Europy, potem Auschwitz, II wojna światowa i Polska, potem Wyspy, historia Wysp Brytyjskich. W 2004 roku Rising, powstanie 44, historia II wojny światowej, Vanished Kingdoms, czyli królestwa, jakie jest tłumaczenie zaginione, na polski? Zaginione królestwa, tak jest. I tak dalej, i tak dalej. Chciałbym zacząć trochę w ramach autoreklamy. To jest nowo wydana antologia mojego dziennikarstwa, a w nim nagrany w 1984 roku, ja miałem wtedy 21 lat i byłem uczestnikiem, a ty profesorem, wykładowcą Uniwersytetu Polonii Wolnego Świata w Rzymie. I jest to wywiad, który ukazał się u Jerzego Giedroycia w Zeszytach Literackich. I pewne w zeszytach historycznych, przepraszam, i pewne w nim stwierdzenia uważam za prorocze. Mianowicie ja pytam, czy w procesie utraty przez Polskę niepodległości w XVIII wieku w pańskiej opinii kluczowa była utrata Ukrainy? Mówi Davies. O tak, ja zawsze podaję swoim studentom takie równanie. Moskwa plus Ukraina równa się Rosja. Rosja bez Ukrainy jest bardzo zimnym, głodującym, bezużytecznym kawałkiem terytorium, którym nikt by się nie interesował. Ja pytam, kiedy niepodległość Polski została nieodwracalnie stracona po raz pierwszy? Ty podajesz dokładną datę. 31 stycznia 1717 roku w dniu Sejmu Niemego. I obrazoburczo dla nas mówisz, że równowaga sił między Polską a Rosją de facto została fatalnie zaburzona, cytuję, zapanowania Sobieskiego przez rozejm w Andruszowie, kiedy to Ukraina została oddana Moskwie. Był to układ tymczasowy. Fatalny okazał się dopiero traktat z 1686 roku, który ambasador Polski w Moskwie potwierdził, aby ułatwić dalszą walkę z Turkami. Było to krótko po Wiktorii Wiedeńskiej. Polacy nie powinni jej zbyt hucznie czcić. Była to czasowa dywersja, która dała Polsce krótkotrwałą chwałę, podczas gdy za plecami demolowano jej własny dom. Zgadzasz się z tym wszystkim? Dobra. Nie poglądy po 40 latach. Nieźle. Prawda? A dzisiaj znowu mamy politykę wstawania z kolan, to znaczy chwilowych podniec z długofalowymi kosztami, prawda? Tak. Jeszcze może ostatni cytat z tego wywiadu, bo ja pytam, jak układały się wtedy stosunki z Niemcami? A rozmawiamy w 1984 roku, głęboki PRL jeszcze, tuż po stanie, jeszcze stan wojenny, prawda? A ty mówisz, lansowany oficjalnie mit o wiecznej nienawiści między Polakami a Niemcami to w tej chwili poważny anachronizm. Jest to przeniesienie współczesnych waśni do przeszłości. Nowoczesne zatargi między Polakami a Niemcami zaczęły się w drugiej połowie XIX wieku i trwały krócej niż 100 lat.
ich źródło już nie istnieje. Nie ma Prus, a cała ludność niemiecka na wschód od Odry została wysiedlona. Tak więc choć antagonizmy lub nawet nienawiść, jak kto woli, były bardzo intensywne, to trwały stosunkowo krótko. A dzisiaj niestety, tak jak za PRL-u, znowu próbuje się robić politykę, zohydzając Polakom Niemców, prawda? Tak, tak. Nowy anachronizm. Ja od ciebie zresztą nauczyłem się wyrażenia endokomuna. Stare dzieje, ale niestety znowu aktualne, prawda? Znowu skonfliktowani z Niemcami, no i znowu ważą się losy Ukrainy, prawda? Tak jest, tak jest. Co byś powiedział, zanim przejdziemy do powstania, bo o tym głównie chcemy rozmawiać, co sądzisz, jaka jest stawka tego konfliktu na Ukrainie? Czy w Ukrainie, jak teraz mówimy? Tak, moim zdaniem od początku jest, Rosja jest słabsza od tego, co myślimy, że nigdy nie było realnej możliwości, żeby Rosjanie zajęli całą Ukrainę. Ukraina jest dużo większa od Niemiec czy Francji. To jest ogromny terytorium. Rosjanie nie mają szansy, żeby zająć. Tylko, zdajmy się, na początku oni chcieli zająć Kijów i wtedy stworzyć w Kijowie taką satelitę. To byłoby możliwe, ale teraz oczywiście mijał ten moment i wydaje mi się, że wojska rosyjskie działają coraz słabszej i oczywiście Ukraińcy nie są w stanie kompletnie zwyciężyć nad wojskami rosyjskimi. Przyjdzie do jakiś impas, ale ta wojna szybko nie skończy. Zdaje mi się, że Ukraińcy świetnie się bronią. Mają dużo lepszą morale, mają teraz poparcie materialnie od Zachodu i oni dadzą radę. Ja zawsze Polakom mówię, że ten moment w Ukrainie jest podobny do 20 roku w Polsce, kiedy najazd bolszewików w tym czasie groził istnienie państwa polskiego, ale przez to zwycięstwo tożsamość polska była umocniona i trwa do dziś. I zdaje się, że podobnie na Ukrainie, 100 lat później, ale oni doszli do momentu, kiedy ta ukraińskość, ta wola na niepodległość jest nie do złamania. Putin popełnił szereg błędów, prawda? Po pierwsze, nie wyciągnął lekcji z 2014, bo on wtedy spodziewał się, że Ukraińcy powitają go, prawda? Bo że rosyjsko mówiący Ukraińcy to tak naprawdę Rosjanie, tak? Czyli dlatego, że ty mówisz po angielsku, to właściwie nie jesteś Walijczykiem. Tak, więc oni nie znają Irlandczyków, którzy wszyscy mówią po angielsku, ale nie są Anglikami. I oni walczą jak tygrysy przez wieki, żeby nie być Anglikami, więc to jest to... Norman, powiem więcej. Amerykanie mówią po angielsku, ale jakoś nie widzę, żeby chcieli znowu być rządzeni z Londynu. Tak jest. A po drugie, tak jak mówisz, to było źle wymyślone z wojskowego punktu widzenia. Po pierwsze, za małymi siłami. 120 tysięcy komponent lądowy, to jest jeden duży stadion amerykański. I po drugie... No okej, okay, zabiera część Ukrainy i co? Reszta Ukrainy przestaje walczyć? Przecież to absurd. Tak. Przecież nawet gdyby wziął Kijów, tak? I całe Zadnieprze, no to miałby drugą połowę Ukrainy, z której nadal by była prowadzona wojna partyzancka. Tak jest, tak jest. Prawda? To było źle wymyślone od początku.
No, zgadzam się. To nadzwyczajnie to, co Ukraińcy robią, ale to było do przewidzenia. Wojna trwa od 14 roku. Myśmy nawet nie dawali sprawy, że toczy się wojny, ale okazuje się, że wojsko ukraińskie świetnie uzyskali ten okres, żeby się przygotować na dalsze walki. Mnie zaczyna zabawiać to, gdy nasi czy inni zachodni politycy mówią, że będziemy szkolić Ukraińców. Znaczy okej, możemy ich szkolić w używaniu konkretnych sprzętów, ale tak naprawdę to za chwilę Ukraińcy będą szkolić nas. Przecież oni za chwilę będą mieli jedną z lepszych armii w Europie. Tak jest. I najbardziej doświadczoną. A co sądzisz o polityce naszego rządu wobec Berlina i Brukseli? No bo oni mówią tak, Brukselą rządzą Niemcy, ci źli Niemcy, którzy zbudowali z Ruskimi Nord Stream i się tylko nad nami znęcają, blokują nam wypłatę pieniędzy, a nie płacą reparacji, to my teraz ząb za ząb pokażemy tej niemieckiej Brukseli. No, nie rozumiem absolutnie tego wszystkiego. Dosyć mam głupoty w rządzie brytyjskim. To mnie martwię, ale teraz zaczynam... Oni też wstali z kolan, prawda? I zrobili sobie Brexit. Brexit absolutnie nie działa, ale... Paliwo już macie? Benzynę już macie? Proszę? Benzynę już macie? Ja miałem pieniądze na pół baku. Więcej na pełny bak już nie mam forsy. Możesz przyjąć taką metodę jak jeden z ministrów naszego rządu. Mnie tam podwyżki cen nie dotyczą. Ja i tak tankuję zawsze za stówę. Dobra, no nie, za parę miesięcy ja rowerem będę jeździć. Dla zdrowia. Dobra, a przejdźmy do głównego tematu, bo jesteśmy w oktawie Powstania Warszawskiego. Chcę ci zacytować z książki pewnego znanego historyka. Mianowicie tak. Nie ulega wątpliwości, że decyzja rozpoczęcia Powstania Warszawskiego jest w oczach Polaków najtragiczniejszym błędem w polskiej historii najnowszej. Okazało się ono zgubne dla sprawy, której miało służyć. Wybór chwili oraz założenia taktyczne okazały się żałośnie nietrafne. Cele polityczne były z gruntu nierealne. Przekonanie, że mocarstwa zachodnie mogą sobie pozwolić na opowiedzenie się po stronie Polaków w jakimkolwiek poważniejszym konflikcie z sowieckimi sojusznikami, było, mówiąc oględnie, nieuzasadnione. Tak więc piękne ideały i rozpalone do białości emocje utorowały drogę do katastrofy. Wiesz, kto to napisał? Norman Davis. 81 rok, Boże Igrzysko. Nawet wcześniej, książkę wydana w 81, takie zdanie napisane, nie wiem, 3-4 lata wcześniej, ale oczywiście od tego czasu zmienił zdania. Ja wtedy, to jest ile? 45 lat temu. Byłem pod wpływem kolegi Jana Ciechanowskiego, który był weteranem powstania. On był traumatyzowany przez swoje przeżycie. Stracił... Mój profesor Zbigniew Pełczyński też, jak wiesz. Oni chyba byli razem w baszcie i podobne postawy do powstania. Ja pamiętam, jak Zbyszek Pełczyński... Żebyśmy to wypunktowali. Znaczy, powstańcy, którzy uważali decyzję o powstaniu za karygodny błąd. Tak jest.
Zbyszek Pełczyński kiedyś mi powiedział, że on by zastrzelił wszystkich. Mnie też to powiedział, dla mnie było to wtedy szokiem, jako dla młodego chłopaka. Tak jest, tak. Bo ja uważałem, że skoro byli antykomunistami i skoro komuniści krytykowali decyzję o powstaniu, to to musi być fałsz. To znaczy, że ono musiało być wspaniałą decyzją. Więc ja tego wszystkiego spotkałem i napisałem to, co wyczytałeś, ale oczywiście moim zdaniem to jest jakby niemądra ocena młodości. Wtedy na przykład Ciechanowski pisał książkę nie o powstaniu, tylko o awanturach w rządzie polskim w Londynie przed powstaniem. I jak wiesz, też byli krytycy decyzji. Sosnkowski był przeciw, Anders był przeciw. To był 50-50, dosłownie. Długa awantura i na końcu Mikołajczyk jako premier musiał przez jego własny głos zrobić decyzję, że wybuchnie powstanie. To był decyzję w Londynie, nie w Warszawie. Armia Krajowa dostała rozkaz, otrzymała rozkaz Londynu. Powstanie musi wybuchnąć. Jako akcja dywersyjna wobec wycofujących się Niemców. Nawet szczegółów nie było. Rozkaz był, tak. Ale gdzie byłem? Oni mieli wybór wyłącznie o terminie wybuchu. Nie ci będzie, ci nie będzie, wyłącznie terminie. I wybrali właśnie 1 sierpnia. Mieli też strasznego pecha, prawda? To znaczy podjęli decyzję w dniu... Ja później spędziłem 3 lata pisząc książkę o powstanie 44 i dowiedziałem dużo więcej niż w Bożym Igrzysku. I zdaje mi się, że ta decyzja, no, godzina W, nie była aż tak fatalnie. Wtedy... No, okej, okay. I tu się zaczynamy nie zgadzać. Tak, nie dziwię się. Ale obowiązek Armii Krajowej było wytrzymać do momentu, kiedy Armia Czerwona była w stanie przekroczyć Wisłę. Okay. I tu już jest błędne założenie według mnie, bo Armia Czerwona nie była naszym sojusznikiem. To znaczy nie można uważać, że Stalin jest ludobójcą, zbirem i dąży do sowietyzacji Polski, ale jednocześnie nie może być taką świnią, żeby nam nie pomóc w akcji, która jest politycznie skierowana przeciwko niemu, bo tak. Ma spowodować objęcie stolicy przez rząd londyński. Ciągle mówisz o pozycji Polaków. Wiadomo, że Polacy, rząd polski w 1944 roku nie miał stosunków dyplomatycznych z Rosją, z Stalinem. Rząd polski był sojusznikiem mocarstw zachodnich. I ten moment miało być pierwszy raz, że sfera sowiecka miała się zbliżyć do sfery obozu zachodnich mocarstw, bo Polska była sojusznikiem Zachodu, nie sojusznikiem... Coraz bardziej dla Zachodu kłopotliwym sojusznikiem, bardziej wyrzutem sumienia niż sojusznikiem. Tylko, że żadna strona, ani Sowieci, ani Brytyjczycy, Amerykanie czy Polacy nie wiedzieli, jak będzie wyglądać ten moment, kiedy te sfery się zbliżają. Tylko, że w tamtych czasach decyzje
między sojusznikami, między w koalicji należały do wielkiej trójki: Churchill, Stalin, Roosevelt. Polacy prawie nie mieli słowa w tym wszystkim. Mikołajczyk w lutym. Ale roili sobie, że powstanie może spowodować zmianę tego układu sił, że wywoła sumienie Zachodu poruszy. Mieli różne nadzieje, ale nic więcej niż nadzieje, że nie dojdzie do komunizacji Polski. Bo... Mimo, że sprawa była już rozstrzygnięta. Norman, nawet gdyby powstanie... Nie była. W Teheranie nic nie było uzgodnione. To jest w Teheranie granice, wschodnia granica była już oddana. Nic, absolutnie nie. Absolutnie nie. To jest mit. Możemy mieć godzinę o Teheranie, ale to nieprawda. Ale wiadomo było, że armie Stalina będą kontrolowały Europę Wschodnią. Wtedy nie. Nikt nie wiedział, jakie są plany Stalina. I nawet myślę, że Stalin w lipcu też nie wiedział, co będzie dalej. No przecież już tworzył Polski Komitet Wyzwolenia PKWN. Ale to nie wschodnia Europa, to jest jeden kraj. No dobra, ale w Polsce już w Lublinie, w lipcu, tak? Tak, że Stalin zamierzał tworzyć jakieś państwo komunistyczne w Polsce. Ale ważniej było resztę wschodniej Europy. I na początku sierpnia Stalin jeszcze zamierzył zająć Warszawę i jechać na linię w kierunku Berlina. Marszałek Rokossowski o tym pisze bardzo wyraźnie. Kiedy była kontrofensywa niemiecka na tym sektorze, Grupy Modela, Rokossowski razem z Żukowym musieli zmienić plany, odłożyć na parę tygodni, ale dalej plan był, że Rosjanie przejdzie przez Wisłę na Warszawę. Ten plan, drugi plan Rokossowski, to był 8 sierpnia, czyli już powstanie toczyło się. Rokossowski oczekiwał, że jak za parę tygodni on dostanie rozkaz z Stalina, z Moskwy, przejść na Warszawę. I tak nie zostało. I tu jest kluczowe pytanie. Nikt w Polsce chyba nie pyta, dlaczego Stalin zmienił zdanie. Ale słyszysz, co ty mówisz? To znaczy mówisz, że powstanie de facto opóźniło wyzwolenie, przejęcie Polski przez Sowietów. Nie opóźniło się. Niemcy, ta kontrofensywa niemiecka spóźniła Armię Czerwoną przez najwyżej trzy tygodnie. I wtedy Stalin zdecydował, że się zatrzyma na Wiśle. Ale w międzyczasie Stalin radykalnie zmienił strategię. Dla niego sektor warszawski był drobnostka. On miał multimiliony wojska. Tak jak mówisz, on ma wizję najmniej na połowę Europy. I o tym nie wiedział ani Żukow, ani Rokossowski, że Stalin zrobił decyzję, by wysłać Armię Czerwoną na Bałkany. I ta dyrektywa wyszła dopiero 15 sierpnia. Rokossowski, szokowany, był zatrzymany na prawym brzegu Wisły i wszystkie zapasy, rezerwy poszli do Rumunii, na Bałkany. I ta decyzja Stalina była kluczowa.
bo on widział, że mocarstwa zachodnie są słabsze niż myślano, że oni bardzo powoli postępują w Normandii, że on nie chciał być w Berlinie no, pół roku przed nimi. On miał możliwość zatrzymać Rokossowskiego i w międzyczasie zdobyć wszystkie kraje Bałkanów, czyli Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Węgry i tak dalej. I tak zrobił. I to była ta decyzja nieprzewidziana przez nikogo, nawet nie przez Bałkanów. Właśnie udowodniłeś, że decyzja była stanowczo przedwczesna. I byli oficerowie w Komendzie Głównej, którzy też tak uważali. Iranek Ośniecki, Bokszczanin, mówili: panowie, nie wiemy jeszcze, co będzie. Bokszczanin uważał, że powstanie można robić dopiero jak Niemcy się wycofują, a Rosjanie już ostrzeliwują zachodni brzeg Wisły. Ale ty mówisz ex post. Wtedy nikt nie wiedział, że Armia Czerwona nie przyjdzie, nie przekroczy. No, Gór Komorowski nie wiedział, podjął decyzję pod nieobecność szefa wywiadu AK. No, no rzeczywiście nie wiedział, bo w takich, takich warunkach się decyzji nie podejmuje. Na podstawie wiedzy ówczesnej, nie o ex post, my jesteśmy mądrzy 50 lat. Nie mieli prawa, to jest zbyt pochopna decyzja, żeby na podstawie jakichś plotek. Nie mieli rozpoznania, nie mieli rozmów sztabowych ani z aliantami zachodnimi, ani z Sowietami. Ale mieli ile? Od nich nie należało. Główna operacja miała być międzykoalicyjna. Lotnictwo brytyjskie, Amerykanie, no. Rosjanie i... Nic takiego nie było ustalone. Żadnych rozmów sztabowych nie było. Z Rosjanami nie. Z Anglikami, Amerykanami też nie. To znaczy Churchill przewidział rozmowy, nawet przygotował w lutym misję wojskową, która miała jechać do Polski, żeby zbadać sytuację. Ta misja nigdy nie wyjechała. Churchill o tym dowiedział dopiero w sierpniu, nie, we wrześniu później. I on oczywiście był strasznie wściekły, bo... Ale dotarł Jan Nowak-Jeziorański, który powiedział uczciwie i słusznie: panowie, to będzie dla Zachodu burza w szklance wody, żadnej pomocy się nie spodziewajcie, bo jest ona w tej chwili niemożliwa fizycznie. No, Churchill powiedział różne rzeczy, ale biedny Mikołajczyk, który ostatecznie zrobił tę decyzję, nie był Komorowski, pojechał specjalnie do Roosevelta, żeby dowiedzieć, jaki pogląd Amerykanie na to wszystko. Roosevelt zachęcił go do powstania, dał mu kupę pieniędzy, oczywiście bez pokrycia, bez czasu, ale Mikołajczyk, rząd polski, wisiał na utrzymanie Brytyjczyków przez 4 lata. On słyszał ciągle, że Polacy muszą wypełnić obowiązek, nie wolno brać udziału w tej operacji i tak dalej. I on na lecenie z Roosevelta pojechał specjalnie do Moskwy, bo Roosevelt zapewnił, że jego przyjaciel Stalin będzie przychylny do tego wszystkiego. I faktycznie, choćby pierwsza rozmowa Mikołajczyk-Stalin się spóźnił, dopiero chyba 3 sierpnia po wybuchu powstania, Stalin powiedział, że chętnie pomoże. Wszystko wtedy
wyglądało jako tako. My teraz wiemy wiele rzeczy, które wtedy nie można było dowiedzieć. Ale to nie było ten błąd Armii Krajowej, że wcześnie lansował. Norman, ile oni mieli sztuk broni? Ty mówisz o Armii Krajowej, ale to była armia tylko. To była armia tylko z nazwy. To było sprzysiężenie podziemne. A broni to tam było ile? 1700 sztuk? Słuchaj, można ocenić operację wojskową tylko przez cel, obiektyw, military objectives. Cel Armii Krajowa była trzymać miasto warszawskie przez 6 dni. Okej, okay. Ile punktów umocnionych niemieckich zdobyli pierwszego dnia? Czyli w tym pierwszym mocnym wydarzeniu. Oni wytrzymali nie 6 dni, tylko... Ale Norman, nie zdobyli żadnego niemieckiego bunkra. Transport niemiecki przez Warszawę nigdy nie został przerwany. Ale to jest obojętne, że kiedy... główny fakt jest, że Rosjanie nie przekroczyli Wisły. I mówicie o szczegółach właśnie jakby rola Polaków, właśnie ta malutka armia podziemna była jakaś kluczowa, to był prawie obojętny. No więc dlaczego sobie wyobrażali, że w ten sposób skłonią Stalina do odstąpienia od projektu sowietyzacji Polski? Znaczy nawet jakby powstanie osiągnęło swoje cele wojskowe, to moim zdaniem nie było żadnych szans na osiągnięcie celu politycznego, jakim było wskrzeszenie wolnej Polski. Nie, ty wymyślasz rzeczy. Był Komorowski. Liczył na to, że scenariusz będzie podobny jak w Wilnie, gdzie w czasie bitwy o Wilnie Czerwona Armia współpracowała z Armią Krajową. Tak, po czym 3 dni później ich wszystkich aresztowali. Nie oni, wyszli NKWD i aresztowali wszystkich. Okay. Tak jest. Tak więc jest. Był Komorowski przewidział właśnie ten scenariusz. On poszedł 31 lipca do żony, która była w Warszawie, no jak pseudonym gdzieś ukryta. I on jej powiedział, że będziemy walczyć z Niemcami, że przyjdzie Armia Czerwona, będzie parę dni, kiedy my możemy być wolni, ale do końca tygodnia ja będę w więzieniu sowieckim. On o tym bardzo dobrze wiedział. Jego obowiązek był tylko te 6 dni wytrzymać. I wytrzymać. Ale jeżeli to wiedział, że Polska i tak będzie zsowietyzowana, to prawdziwy wybór przed Polską był być zsowietyzowaną z Warszawą stojącą albo z Warszawą w ruinach i z wyrżniętą ludnością. Dobra, ale taki scenariusz nie był możliwy. Jeśli dlaczego nie? No. Norman, przecież rozkaz do akcji burza był wydany także w Krakowie, jak wiesz, twoim ulubionym. I tam są dwie wersje. A, że się nie zgodził konserwator zabytków, a B, że jednak arcybiskup Sapieha im to z głów powybijał. Nie. Omijesz różne podstawowe fakty. Jeśli by nie wybuchło powstanie, prawdopodobnie każdy weteran tak mówi, że powstanie by wybuchło bez rozkazu i było straszne anarchia na ulicy. Broń była w magazynach, które były otwierane tylko i wyłącznie na rozkaz. Ale wybuchła... Na rozkaz, bez rozkazu nie byłoby broni. Ale główne prawdopodobieństwo było, że odbędzie ogromna bitwa frontowa w mieście.
Tak jak było w Mińsku, w Białorusi. Znaczy, ale przeważnie armia radziecka próbowała brać manewrem okrężnym, ale tu ryzyko było, zgoda. Dobra, ale ty mówisz, jakby stolica by przeżyła cała. Wyglądała, że bez powstania połowy Warszawy będzie zniszczony w walce między Niemcami i Rosjanami. W Mińsku białoruskim zginęło 40 tysięcy cywilów i Armia Krajowa wiedziała o tym. Więc to, żeby ratować, jak można, miasto, trzeba było mieć powstania i współpracy z Armią Czerwoną. To było jakby zasadnicze. No dobra, ale sam wiesz, że w Warszawie powstanie wybuchło także na Pradze. I po paru dniach, gdy dowódcy się zorientowali, że pomoc sowiecka nie przychodzi, to Pragę poddali i Praga stoi. No, ale Niemcy nie bronili się w Pradze i Armia Czerwona jednak przyszła do Pragi we wrześniu i siedziała na brzegu i patrzyła na powstanie przez 5 tygodni. No dobra, ale dowódcy powstania na Pradze poddali Pragę Niemcom po paru dniach, po to, żeby ratować ludność. Okej, oni nie byli w stanie walczyć jak akowcy w mieście. No, to wszystko są takie drobne, lokalne szczegóły i nie mówimy o strategii, o wielkiej operacji koalicyjnej, która nie odbyło się nie przez błędy Polaków, ale przez błędy Brytyjczyków, Amerykanów i oczywiście Sowieci. Na przykład. Tylko, że to błędne myślenie Roosevelta szczególnie o jego specjalnych stosunkach ze Stalinem, to było coś, co powinniśmy byli wziąć pod uwagę. Już nawet Churchill miał niewielki wpływ na Roosevelta w tym okresie, prawda? Nie, właśnie, przez powstanie warszawskie, nie wcześniej, Churchill zaczął mieć wątpliwości, czy Roosevelt wie, co się dzieje. I w tym wypadku to było los lotnictwa brytyjskiego. Wylatali z Brindisi we Włoszech 14 godzin w powietrzu, 14 godzin i nagle dowiedzieli się, że nie mogą lądować na stronie sowieckiej. Churchill naszej strony nic o tym nie wiedzieli. I Churchill wtedy pierwszy raz wrócił do Roosevelta i powiedział, że przecież ta współpraca przewidziana jest nonsens. Oni nie, z nami nie chcą. Tylko wtedy dowiedzieli, nie wcześniej. Nie mogli przewidzieć coś takiego. Ja rozmawiałem... Ale chwila, moment. Amerykanie czy Brytole mogli nie przewidzieć, ale my, znaczy, że ten, który dał rozkaz do Katynia czy do właśnie Wilna nam pomoże, no jak można było zakładać, że Stalin nam pomoże? Dlaczego miałby nam pomóc? Skoro Polacy zrobili coś z jego punktu widzenia fantastycznego, to znaczy sami się poddali pod niemiecki nóż i Niemcy mogą wykończyć Armię Krajową po to, żeby on tego nie musiał robić. Nie, to znaczy, ty dużo wiesz, bo czytałeś przez 50 lat o tym. Wtedy wszystko było mgła. Nikt nie bardzo wiedzieli, właśnie tyle wiedzieli, że Armia Czerwona może pomóc w bitwie z Niemcami, potem oni nas zamkną. Jasne, a mogę ci dwa cytaty przeczytać? Pozwól mi. Tak. Co to było jakby kalkulacja, że my, Armia Krajowa, mała, parę tysięcy osób, możemy skończyć w więzieniu, ale kiedy przyjdzie do końca wojny i traktat pokojowy, Polska będzie w lepszej sytuacji
nasi sojusznicy będą popierać Polskę, Polska będzie istnieć. Oczywiście to jest też fakt, że ten przewidziany traktat pokojowy nigdy nie odbył. Druga wojna nie skończyła się jak pierwsza wojna z traktatem wersalskim. Dowiedzieliśmy dopiero w 1945 roku, że żaden traktat pokojowy nie będzie. To był Poczdam. Poczdam. No to nie był, to Poczdam, Jalta to byli umowy międzyalianckie. No bo, chwila, moment, bo traktat był zbędny, bo Niemcy skapitulowały bezwarunkowo. Nie, ale wszyscy myśleli, że będzie traktat z Niemcami, tak jak z Niemcami po pierwszej wojnie, i że alianci będą mieć te warunki i że Polska przez powstanie będzie miała lepsze szanse w blokowaniu tego traktatu, ale okazało się później, że taki traktat był niemożliwy. Dwa cytaty. Reichsführer Heinrich Himmler do Hitlera. Mein Führer, pora jest dla nas niezbyt pomyślna. Z punktu widzenia historycznego natomiast jest błogosławieństwem, że Polacy to robią. Po 5-6 tygodniach wybrniemy z tego, a po tym Warszawa, stolica, głowa i inteligencja tego 16-17 milionowego narodu Polaków będzie zniszczona. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i od czasu pierwszej bitwy pod Tannenbergiem leży nam na drodze. A wówczas historycznie polski problem nie będzie już wielkim problemem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, ba, nawet już dla nas. Po drugie. Ja często to cytuję, nie wiem, czy czytać moją książkę, bardzo dobrze wiem. Oczywiście, jak Armia Krajowa walczyła sama z Niemcami, zwycięstwo było absolutnie niemożliwe. I wtedy, już w połowie powstania, Himmler i Hitler dali decyzję, żeby zniszczyć całe miasto i tak dalej, ale to jest skutek tych zmian strategii. Skutek przedwczesnej decyzji. Nie, absolutnie nie skutek tego. To jeszcze ostatni cytat. Pan minister Goebbels. Sprawa Warszawy jest już teraz omawiana przez nas w prasie. Rozdzielamy sprawiedliwie winę po obu stronach. Oskarżamy zarówno Anglików, jak i bolszewików. Bez wątpienia bowiem obie strony, działając cynicznie i bez skrupułów, popchnęły do tej krwawej łaźni zarówno polskich emigrantów w Londynie, jak też Polską Radę Narodową. To może być dla nas tylko przyjemna rzecz, albowiem w Generalnym Gubernatorstwie nowe powstanie tak szybko nie wybuchnie. Warszawski przykład odstrasza wszystkich naśladowców. 18 sierpnia. No dobra, zgadzam się. To Goebbels nie zawsze kłamał. On miał rację wtedy. I to, co on mówi, że Amerykanie i Brytyjczycy lekceważyli los Polaków, to jest absolutnie prawda. Absolutnie prawda. Ale Nowak Jeziorański to powiedział Komendzie Głównej AK. Panowie, nic nie będzie z tego. Wojna już jest przegrana, możemy tylko zdecydować o sposobie, w jakim ją przegramy. I na to był Komorowski, powiedział, że mamy rozkaz, żeby powstanie wybuchnie. Ja myślę, że Grot Rowecki nigdy by tej decyzji w taki sposób nie podjął. Był mądrzejszy. To znaczy on by skończył jako zdrajca rządu. Jeśli by próbował nie wypełnić rozkazu. Każde wojsko ma swoje dyscyplinę. Armia Krajowa nie była w stanie robić takich decyzji. Oni musieli wybrać tylko termin.
ten termin nie był najlepszy, ale to nie było źródłem tej tragedii późniejszej. Dobra, widzę, że się nawzajem nie przekonamy. To proponuję zakończyć naszą dyskusję taką refleksją, czy aby dzisiaj Polska nie prowadzi polityki imieniem Powstania Warszawskiego, to znaczy polityki honoru, godności, wstawania z kolan, pokazywania tym Niemcom, Ruskim, wszystkim, z później być może tragicznymi konsekwencjami. Jak sądzisz? No to takie pytanie za trudne dla mnie. Ty jesteś politykiem, ale chyba oczywiste, o co chodzi. Czy mądrze jest prowadzić wojnę jednocześnie z Putinem i Zachodem, Unią Europejską i Niemcami? No, ja jako minister obrony w rządzie Jarosława Kaczyńskiego mówię, że walka na dwa fronty jest raczej niewskazana. Są różne sposoby prowadzenia wojny, ale jeśli taki dzisiejszy akcent, los Mariupolu, trochę podobny do losu Warszawy w 1944 roku, czyli wojsko niemieckie nie dali rady z armią krajową, walczyli w podziemi i decyzja wpadła, żeby zniszczyć całkowicie miasto razem z mieszkańcami. I podobna decyzja w Mariupolu, że Rosjanie walczyli ile? Prawie 3 miesiące, nie dali rady i decyzja, żeby zniszczyć kompletnie fabryk miasta razem z mieszkańcami. I też na koniec Rosjanie uznali obrońców Mariupola za jeńców, prawda? I początkowo nawet słyszało się, że nieźle ich traktują, a teraz wiemy, co zrobili w tym obozie, gdzie część przetrzymywali, prawda? Tylko ja bym powiedział, że sytuacja jest o tyle inna, że Mariupol był ważny dla przebiegu wojny, bo dał Ukrainie, armii ukraińskiej, która realnie istnieje, miała 300 tysięcy żołnierzy i nadal ma, dał armii ukraińskiej bezcenny czas na umocnienie się w Donbasie, prawda? Opóźnił ofensywę rosyjską w Donbasie, bo za obrońcami Mariupola stała prawdziwa armia z prawdziwymi sojusznikami, a armia krajowa nie miała nic. Okej. To co, tym smutnym akcentem umówmy się tak, że nie zgadzamy się co do decyzji, ale ani ciebie, ani mnie nikt nie wyprzedzi w szacunku dla powstańców warszawskich, prawda? Którzy, tak jest. Którzy walczyli o Polskę wolną, demokratyczną i europejską, a nie, tak. Nie wcale nie nacjonalistyczną. Dobra, ale ja nie mamy czasu, ale jestem przekonany, że mimo wszystkiego powstanie warszawskie miało pozytywne skutki w przyszłej historii Polski. Ale bo. No, a ja na to powiem, że jeszcze parę takich zwycięstw i nas w ogóle nie będzie. Dobra. Proponuję pozostać przy swoich zdaniach. Serdecznie ci dziękuję za rozmowę, normalnie. Pozdrawiam w Oksfordzie. Dziękuję wzajemnie. Na razie. Dziękuję. To była Rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, udostępnianie, lajkowanie i tak dalej. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam na następny odcinek. Do zobaczenia.